oczywiście dołączamy się do życzeń, a teraz życzymy dobrego występu Klemensowi Murańce, który dziś w drugim treningu miał 140 metrów. O, pięknie skacze Klemens! To jest jeszcze lepsza odległość chyba niż Jana Herla, tak się wydaje. Albo ta linia związana była może bardziej z wiatrem. Nie, 153 metry! To jest nowy rekord skoczni, proszę Państwa. Do tej pory Janne Ahonen w 2005 i Jurij Tepesz w 2014 skoczyli po 152 metry, a on skacze 153, jest w dodatku 17 zawodnikiem, tym trzecim Polakiem po Adamie Małyszu i Andrzeju Stękale, który tutaj na Milenkowszance skakał powyżej 150 metrów. No ależ bomba! Za chwilę to się być może zmieni, bo na rozbiegu Andrzej Stękała w pierwszym treningu 150 metrów. Mówiłem Państwu o tym przed skokiem Murańki, że 16 zawodników tutaj na Milenkowszance skakało co najmniej 150 metrów. Wśród nich Adam Małysz, który miał tutaj 151,5, i Klemens dzisiaj 150. No do tego dochodzi Klemens Murańka 153. A teraz jeszcze dalej skacze Andrzej. Chyba będzie poprawiony rekord skoczni Klemensa Murańki. Niesamowity, przepiękny lot. 152, a więc wyrównane to poprzednie osiągnięcie Ahonena i Tepesza. Niesamowity, niesamowity lot Andrzeja Stękały. No i weźmy pod uwagę, że to był skok z obniżonego rozbiegu, bowiem po skoku tamtego tabelka poszła w dół. Obniżono długość rozbiegu do stopnia 11, a więc niezależnie od tego, że miał mocny wiatr pod narty Andrzej